Witamy z powrotem. Dobrze, a więc ruszamy dalej. Dowiedzieliśmy się, że ojciec wykończył mamuśkę. Ale to nie on ją. Oni już nie byli sobą. Ale ona już nie była sobą. On też nie. Więc on już też nie był sobą. On był nią, a ona nim. Więc kim kto był? Kim był kto? Wiemy, że Travis zginął jako ostatni. Czy Abby? Nie, dziadek jeszcze żył. Jeszcze żył dziadek. Ale dziadek miał to w dupie. Może ojciec jeszcze żył? Dobrze. Dobra. Ruszmy dalej. Tam jest ślepy zaułek. Faktycznie, znowu wyciągnęliśmy drezynę. Prosto. Czekaj! Nie, chrzanie to. Jedziemy drezynką, tak? Jedziemy drezynką. Nie będę się ganiał w ciemności jak jakiś ciul. Ale powiem ci, że idziemy. Dobra, avanti, opus maxim! O Boże, on tak wolno schodzi z tych w ogóle środków transportu, no. Nie wiem, gościu biega normalnie kilometry, ale zaskoczyć coś. O! No. Zielona woda! Nie no, bardziej żółta. Nie bój się, to tylko reakcja chemiczna. Ja to bym się obawiała takiej reakcji chemicznej. Ja też. Nogi ciup. Siarka? Kwas? Musimy przez to przejść, tak powiedział tata Etana. Teraz powinny wypłynąć jakieś zwłoki. Takie pól? Taki bob. Jak boja. Tak. Bob cork. Powinien wypłynąć. Dobra, zażarło nam majty, ale idziemy dalej. Te włosy na nogach już nigdy nas nie będą problemu kłopotać. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. Albo Crimson Valley. W pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Ten w szafie mam tę... Była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. Piwnica. I chciałabym sobie poszedł. No idźmy no. Co się stopujesz? Chciałaby sobie poszedł. No to ciemność chodzi tam, wiesz. No nie wiem. Ale bym się teraz sikała, jakby się ten korytarz nagle wydłużył. Nie, tak, nie? Weź, nie mów. Nie zmieszczę się. Czekaj, czym się kłócało? A, skradnijmy się. Znaczy. Gdzie jesteśmy? Kurde. Na dole jesteśmy? Na dole jesteśmy. To jest tama. Dobrze, to jest zakupa... przy tym... O! Ej, poczekajcie, wyjdźmy tutaj. Co my tu mamy? Jakiś nowy dom? Zegar słoneczny? Zbadajmy to. Za tamą? To nie ma trochę sensu. No. Przecież ona pół dnia będzie go zasłaniała. Kruk. Orzeł w koronie. Orzeł w koronie. I krzyż? Czy to jakaś Europa Wschodnia?
Rosję? Niby dzieje się to wszystko w Stanach, więc... Wow. Może się dziać również w Kanadzie. Wiecie co? Powiem, kurde, że robi to efekt. No, robi wrażenie. Może się to również dziać w Kanadzie. A tam kozy się potem spinają. No, powinno. Kurde, głos mam jak z waty. A otwórz! Z waty? To nie otworzysz. Czyli prawdopodobnie trzeba znaleźć klucz. O nie. Gdzieś pod wycieraczką? Szukanie klucza. Możemy wybić okna. Ukradliśmy drezynę na litość Boga. No właśnie. Bierzmy tu drezyną! Ktoś czuje, że odpowiedź znajdziemy w tamtym domu. Dobra. No może tamto raczej nie idę. Ciekawe, czy gdy możemy się utopić. Ale odprężające. No. Nie, nie przejdę. Piękna tekstura była. Ale przypuszczalnie... Przypuszczam, że... Będzie można jakoś przejść tędy i... Dobra, wbijamy się na chatę. Nie, to fajerwerki. Dziwni ludzie w tym kraju. Dobra, ta chata jest otwarta. Czy tu też będziemy musieli aranżować pokoje, kurde? Wow. Gablota na ścianie. Przebranie w kształcie. Przebarwienie. Przebranie w kształcie. Czego? Gablota na topór strażacki? Topór. Okej, szukamy pokoju z dywanem. I wielką plamą krwi. Dale został zatopurowany. Nawet nie pamiętam, jak on ma na imię. Dale, właśnie. Dale. Kurwa, nie pamiętam w ogóle imię. Gram w tą grę i w ogóle o niej nie myślę. No dobra, czyli musimy znaleźć pokój z dywanem. I z trupem, przypuszczam. No też. Zlutowałbym już te szafki. Wygadaj. To jest ten dywan. Pokój. Jest trup, jest idea. Drzwi ktoś rozwalił. Zniszczona od wewnątrz? Od zewnątrz? Ogromna siła, desperacja, gniew. Co? Przewrócony kubek. O, oh, wow, serio? Naprawdę? To jest ważne w tym pokoju. Orzeź! Coś wzięte w pośpiechu. Kubek. Ołówek, nożyczkę, twarda dojść do klinika, długopis? Kumka myszka? Chyba zajebali temperówkę. Nożyczki. Leżące sobie na szpuli. To winda? Czy to drezyna? Jakaś winda? Nie wiem. To chyba też ta... To tam, gdzie byliśmy pewnie. Nie. Nie mogliśmy wejść. To musi być jakiś podnośnik. Widzisz, to podnośnik musi... To musi iść w górę, albo taka... Czy jakaś kolejka leży? Linowa. Może kolejka linowa. Może trzeba było zbadać, a nie zabierz. Ofiara zapędzona w róg. Rana kuta gardła. Brak innych ran. Ethan zabił ojca nożyczkami? Travis. Przepraszam, że to Travis. Nie, Travis by go... Ojciec chciał się dostać... Nie, to pewnie Travis. Nie wydaje mi się, chyba ojciec chciał się dostać... Odłóżmy topór. Ojciec gonił małego i chciał się dostać do... Nie, nie sądzę, to przypuszczam, że to... Wydaje mi się, że mały się tu chował. Nożyczki. Dobra, to już widzieliśmy. Musimy znaleźć te nożyce. Kurde. To znaczy, że on przyniósł topór. On przypomina mi, bardzo mi przypomina takiego polskiego aktora, nie wiem. Wiem, też mi się z kimś cały czas kojarzy. Nie, wiesz co, on musiał przyjść z tym toporem i został zabity nożyczkami w panice przez kogoś. Muszę znaleźć podnośniczek jakiś? Jakaś winda? Ta, widzisz? O, kolejka linowa? Nie, to są... To są kable, krzesł, ale... kable. To wyglądała jak kolejka linowa. A może to był ten podnośnik na tej skałce, pamiętasz? Nie wiem, czekaj, obejdźmy to naokoło. No i dupa.
Jeżeli to znowu będzie jakieś ganianie, nie wiem, kompletnie też mi się to niepotrzebne. Nie. Dobra, zapauzujemy tutaj. Jak coś znajdziemy, to wam powiemy. Elo. Dobra, daleko nie musieliśmy iść. Okazało się, że... Bo jesteśmy ślepi. Tak. Aha, dobra, czyli ktoś pewnie uciekał tam. Na górę z powrotem. Jest szpula, okej, okay, nożyce. Badamy. Jeszcze coś czeka w drugiej stronie? O, nie, jeszcze nie jedziemy do góry może. Jeszcze nie, zobaczymy jak ten ojciec. To był kamień, nie zwłoki. Tak. Jaki kamień? No tam leżał, jak tam patrzyliśmy na tą szpulę w retrospekcji. A faktycznie to był kamień, dobrze. Biegniemy szybko, włożyć je z powrotem, żeby nam się wszystko ułożyło w... Padło szpenia, tak? Tak. Nie no, odłóż je na stół, no co ty robisz? O Jezus, co ja robię? Nagle zapomniałem, jak ta gra działa. Derp. Dobra. A, sieś. Czyli część działa się na zewnątrz. O Jezu Marianie, tak daleko? Nie, nie wracają. No, dzięki. O Jezu. Tak, to był taj. Tak, miałem rację. Aha, czyli wywiązała się walka, wytrącił mu siekierę. To będzie jedynka. Ale jeszcze się nie ułożyło w całość. Oh, for Christ's sake. Nie. Musi być jeszcze no jeden. No tak, jeden, dwa tutaj, nie. A potem gdzieś jeden na schodach. Jeszcze jeden. Przy wyjściu. Przy wyjściu z kopalni. Czyli to będzie jeden. A, czyli on najpierw dobra. Nie doczekał. Przypuszczam, że nie będzie to raczej trudno. Też mi się wydaje. Dobra. Kurczę, tu wszyscy tak dużo chodzą. No. Gościu, miałeś siekierę, on leżał na ziemi. Ja chcę zobaczyć, nie, jak to się nie, gra jest piękna, powiem ci, ale trochę też faktycznie przechodzona. Trzy... A nie, cztery, pięć. No, powiem ci, gościu jest trochę podładowany. Dobra. Jedziemy z koksem. No, przecięliśmy przez trawę od razu. Mhm. O, Boże drogi. Co moja matka? Czemu stoisz uśpionemu na drodze? Zdarzył się wypadek. Travis, odłóż siekierę. Wypadek. Co wiecie, jak się tam dostali? Nie byłem sobą, nikt z nas nie jest, odkąd Ethan znalazł ten pokój. Dziadek jest już... Nie. Gdzie Ethan do jasnej cholery, mów! Dobrze, już dobrze. Chcę spalić pokój Van de Griffa. Słuchaj, Travis, po prostu... Zostaw mnie! Wiesz, wszyscy są tacy zwariowani, ale nie tak, że wiesz, coś tam nich opanowuje, ale tak... Jest tak. Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Mhm. Synu, nie chcę cię skrzywdzić. Myślisz, że ocalą ci nożyczki? Tak. Oż ty! Tak czuję. Jak powiedział tak, to mnie zdziwiło. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu. Pomóc nam. Ale mama ma rację. Jesteś tchórzem. I wkrótce znów spotkasz się z Ethanem. Tego się nie spodziewałam. Najlepsze powiedział, że tak. I już wiedziałem w tej sekundzie, że on popełni samobójstwo. No widzisz? Jak on powiedział widzisz? Tak. Możesz, kurczę. Dobra, zmarły doprowadzi nas do następnej zagadki. A, dobra. Już ciemno? Nie, po prostu. Musimy gonić następną zagadkę. Musimy gonić następną. Ale nie, na... A, dziesiąta. Już ty, Orzeszku, co się dzieje? A, tu jest następna. O, faktycznie.
Dobra. Ty go przywołałeś, nie ja. Travis, możemy się go pozbyć. Wiem dokładnie, z czym mamy do czynienia. Tylko musisz przestać go słuchać. Czyli ten Travis... jest bardzo taki na luzie. Cały uśpiony żywił się nimi. Ich nienawiścią, ich nieufnością. Powtarzasz się, stary. Ojciec Itana sądził, że samobójstwo nie zaspokoi tej istoty. Ale zaspokoiło. Czułem, jak to coś siedzi tam, niczym tłusta żaba i trawi. Że się okaże, że będziemy walczyć z tłustą żabą. Faktycznie, trochę się zawiodę. Będę zaskoczony. Trawiącą tłustą żabą. No dobra, a o czymś dowiemy się w następnym odcinku. Może następnym. Może następnym. Pa, pa. Pa, pa.